Witajcie. Słyszycie mnie dobrze? To fajnie. Nie wiem, czy zauważyliście taką stanie bywalcy tego kościoła. Rzadko mówię kazania, ja zawsze mówię, to jest tylu gości, są takie świadectwa, że ja jestem. Trudne zadanie. Poprzeczka poszła bardzo wysoko. Bardzo się cieszę, podobnie jak Marek powiedział, kiedy słyszę tego typu historie, tego typu, kiedy słyszę, jak Bóg prawdziwie zmienia życie człowieka. Prawdziwie. Nie ubiera jakichś nowych ciuszków. On to zmienia od wnętrza, od środka. Jak Marek wspomniał, bardzo mnie to dotknęło, bardzo mi się to. On zajrzał do środka, do tego serca, które nazbierało tych ciężarów, tego bałaganu. I Bóg może to, jak śpiewaliśmy, nie wiem, czy zwracacie uwagę, jak śpiewamy, nie zwracam uwagę. Bóg porusza góry. Nie wiem, jakie góry, skały są w Twoim sercu, Bóg może je poruszyć. Nie byłem na szkole mówców, więc będę mówił tak, jak będę mówił. I tu właśnie skieruję się do starszych, czemu mnie nie wysłali. To był żart taki, muszę się trochę wyluzować, bo zawsze jestem trochę spięty. Kochani, zacznę tak. Przypowieści Salomona, 2 rozdział. Jeśli posłuchasz, mój synu, moich słów i zachowasz przy sobie przykazania, nastawiając swoje ucho na mądrość, nakłaniając swe serce do badania, jeśli zechcesz zawezwać rozum i ku rozsądkowi skierujesz swój głos, jeśli będziesz ich szukał jak srebra i poszukiwał jak skarbów ukrytych, wtedy pojmiesz sens bojaźni Pana i dojdziesz do poznania Boga. Ponieważ to Pan daje mądrość, od Niego pochodzi poznanie i zrozumienie. On zachowuje zwycięstwo dla prawych, niczym tarczą osłania nienagannych, chcąc w ten sposób chronić ścieżki prawa i zabezpieczyć drogę swoich wiernych. Jeśli posłuchacie, co dzisiaj mam do przekazania, jeśli zechcecie, jeśli to rozważycie, wziąć to do siebie, do serca, Bóg może poruszyć miejsca w waszych sercach i zmienić życie. Dzisiaj moje rozważanie chciałem zatytułować bardzo prozaicznie, zaraz się uśmiejecie, moja żona. Dlaczego? Ponieważ widzę, że ten temat się nie przedawnia. Że ten temat jest ciągle aktualny. I ja mówię jako moja żona, ale siostro, możesz to też odebrać jako mój mężu, bo to działa i powinno działać w obie strony. Jakieś 20 lat temu, kiedy jeszcze byłem podobnie jak Arek, uzależniony od alkoholu. Pamiętam jak dzisiaj, rozpadało się moje życie. Nie było pracy, nie było kobieta, którą ówcześnie kochałem, która była dla mnie wszystkim. Alkohol tak głęboko był we mnie zakorzeniony, niszczył wszystko, czego się dotykałem. I pogrążony w tym bólu, w tym alkoholizmie, w tak młodym wieku życie już było bez treści, bez sensu, bez celu. Pamiętam, uzależniony właśnie od tego alkoholu i nie chyba bardzo wierzący, mógłbym wskazać dzisiaj nawet to miejsce, to było 200 km stąd, ale pamiętam po prostu. Wypowiedziałem jedno zdanie w kierunku Boga. Ono brzmiało tak. Nie mniej więcej tak, tylko dokładnie tak. Daj mi szansę. Daj mi szansę być mężem i ojcem. Tyle wtedy było mnie stać. Dzisiaj, ilekroć spoglądam na moją żonę, to co powiedział Marek, Bóg bierze serio to, co do Niego mówimy. Bóg słucha naszych modlitw.
Może się komuś wydawać, że to się odwlekło w czasie, czy ja. To była seria moich błędnych wyborów. Ale ilekroć spoglądam na Olenkę, ja wiem, że Bóg wysłuchuje, co do niego mówimy. On patrzy na nasze serce, nie tylko na słowa. Obserwując, kochani, na co dzień życie małżeńskie, swoje, innych, w kościele, w świecie. Właściwie nie, ja dzisiaj mówię do kościoła, do świata mówiłem wczoraj. Na kościele gdzie miałem przekaz i ratunkiem dla świata jest Jezus Chrystus, tak? Amen. Dla kościoła to jest ratunkiem Jezus Chrystus. Amen. I dzisiaj też chcę o tym mówić. Ale obserwując życie właśnie, obserwując małżeństwa, jak codzienność, albo zaległe sprawy, o których świetnie Marek wspomniał, te ciężary z dzieciństwa, te problemy w sercu, jak się za nami ciągną. Odwrócisz głowę, to już jest za tobą. I to wnosimy do domu, wnosimy związki małżeńskie. I to pokutuje. To oddziaływuje. I nikt nie powie, bo wiem, co przeżywam i widzę, co inni przeżywają. I ktoś pomyśli, no tak, dobra, Mariusz, mówisz, moja żona mówi o małżeństwie, a ja jestem sam. Ja jestem sama. Gwarantuję ci, że dzisiejszy przekaz jest też do ciebie, bo możesz, drogi bracie, droga siostro, skorzystać z doświadczeń innych. Możemy się uczyć. Bóg nam dał słowo, abyśmy mogli się z tego uczyć. Nie tylko czytać i żyć od zachwytu, od a wow do wow, a żeby się uczyć codzienności, codziennie jak żyć. To jest naprawdę Boży plan do twojego i mojego życia. Ja z tego wyciągam takie drobnostki czasami, że sam jestem w szoku. Jak się odezwać do mojej żony? Ja tu to znalazłem. Bo mój ojciec był alkoholikiem, dziwnie się odzywał do mojej mamy. I właśnie do tych samotnych, którzy dzisiaj są samotni, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Ja wam powiem, pochwalę się moim starszym bratem z tego kościoła. Ja od lat obserwuję jego życie, jego podejście do żony, do córki. Ja jestem naprawdę w szoku. Ja takich świadectw, jak to chłopaki mówili, jestem zadowolony, jest ich super, bo sam się wywodzę jak gdyby z tego środowiska. Ale znam jednego brata, wy też go znacie, który nie wywodził się, nie był alkoholikiem, nie był jakimś tam wariatem nawiedzonym. Toczył normalne, spokojne życie. Ale właściwie to on powinien stać na tym miejscu i mówić o małżeństwie. Może kiedyś powie, chętnie posłucham jeszcze. Wiecie, o kogo mi chodzi? Powiedzcie głośno. Tak jest. Mieciu. Niesamowity człowiek. Teraz jak byliśmy na tym wyjeździe, jak tak się posłucha, jak on mówi o żonie, jak on mówi o córce, to wiecie, nie się łzy w oczach pokazuje. To jest miłość, to jest... Słów mi brakuje, nie wiem. Niesamowity. Tak sobie na niego patrzę, później wracam do domu, patrzę na moją żonę, też tak chcę, Boże. Nie chcę być mieciem, bo jestem Mariusz, ale chcę się od niego nauczyć. Dziękuję, że jesteś, bracie. Przepraszam. W moim przekładzie Księga Rodzaju, w waszym przekładzie będzie to, jeśli ktoś korzysta z Brytyjki, 1 Mojżeszowa 2,18. Ja nie chcę czytać całego fragmentu, bo podejrzewam, że to wszystko dobrze znacie, ale chcę zwrócić uwagę tylko na kilka aspektów. Tu jest opis, szczegółowy opis stworzenia człowieka, jak Pan Bóg stwarzał człowieka. I w pewnym momencie właśnie w tym 18 wersecie jest napisane tak. Pan Bóg stwierdził też, niedobrze jest być człowiekowi samemu. Uczynię mu pomoc pasującą do niego. I kochani, w tym krótkim werseciku ja zauważam kilka aspektów i chciałbym to dzisiaj wam troszeczkę
przybliżyć to, co ja zauważam, czego się nauczyłem, inaczej czego się uczę, próbuję to stosować w moim życiu, chcę to stosować w moim życiu, bo jak już powiedziałem, Słowo Boże jest potężne. Ono działa. I właśnie w tym wersyciku takich kilka aspektów zauważam. I teraz tak, właśnie dla tych samotnych. Potrzebujesz męża, potrzebujesz żony. Szukaj w Panu. Szukaj z Panem. To tak ładnie brzmi, takie sloganiki chrześcijańskie. W Panu, z Panem, przez Pana, dla Pana. Ale dlaczego tak mówię? Ci, którzy znają moje życie przeszłe, nie ma się czym chwalić. Potem kilkanaście lat byłem sam, więc mówię też za samotnym, mam doświadczenie, sporo czasu. Wiem, jakie są zagrożenia, jakie plusy, jakie minusy, wiem wszystko. Nie tylko z tych książek, które przeczytałem, ale z tego wszystkiego, co doświadczyłem. Sam tego dotknąłem, moim umysłem, ciałem, duszą, wszystkim, czym i kim jestem. Dotknąłem tych rzeczy, one dotykały mnie. I pamiętam, jak mijały te lata, z pastorem nieraz rozmawiałem, już chyba zostanę sam. Ja już mam swoje lata, wiecie, ja tylko tak dobrze wyglądam. A co, nie? Jesteście fajni. I tak po prostu pomyślałem, bo to... Mówię, mam swoje lata i życie tak mija. I pamiętam te modlitwy, pamiętam oczekiwanie, pamiętam proroctwa, ale mijał czas. Upływający czas, długie oczekiwanie, mój Biblia zadaje sercu ból. Ale minął ten czas i pojawiła się ona, moja, no wtedy jeszcze nie moja, dziś moja żona. To było dosłownie, oczekiwanie trwało długo. Pamiętam, jak obchodziłem 40 urodziny, tutaj z wami. Fajnie, wspominam to. Świetnie było z nami. Ona właśnie jest cukiernikiem, zrobiła tort na tą okoliczność. Bo ją o to poprosiłem. I jadę sobie samochodem tu na tą moją imprezę, na tą okrągłą rocznicę. I wiozę ten tort, ja sobie patrzę na ten tort i mówię tak. I to mówię głośno, nie w sercu, nie głośno. Mój Boże, już 40 kandydatka na żonę, jak nie było widać? Tak nie widać. Upłynęły 2-3 miesiące i już miałem cel. Spotkała się ze mną raz, drugi. Ja już mówię, Boże, teraz albo nigdy. To ostatni dzwonek atakuje. Brawo. Wiecie, dobrze. A jeżeli nie wiecie, to ja wam powiem. Przypomnę. Boże Słowo jest twórcze. Bóg, kiedy stwarzał świat, On go tworzył Słowem. On powiedział, niech zaistnieje światło, zaistniało. Powiedział, niech zaistnieje to, zaistniało. W innym miejscu, jak Słowo mówi, że On do bytu powołuje rzeczy, których nie ma. Ja wam tego nie wyłożę, bo ja się na tym nie znam, bo dla mnie jest... Nie mieści się mi w głowie, jak można z niczego zrobić coś. Nie mieści mi się w głowie. Ale Słowo Boże mówi, Pan Bóg tak działa. I ja wiem, że... Ja sam rozważałem, przeżywałem te rzeczy. Wiem, że jest fragment w Bożym Słowie. Do jednego z proroków Bóg powiedział, że nie pojmiesz sobie żony, nie będziesz miał ani synów, ani córek. Nie? Wiecie, do którego proroka tak powiedział? Pan Bóg? Nie wiecie? Skromni jesteście. I że ktoś może sobie dzisiaj myśleć, że może być sam albo coś, bo może akurat tego fragmentu dotknął. Ale tak Bóg powiedział do tego jednego proroka i to był taki szczególny Boży nakaz dla jego życia, ponieważ to było związane z sytuacją, jaka panowała wtedy w Izraelu i z zadaniem, i z rolą, którą ten prorok miał wypełnić. Także niedobrze jest być człowiekowi samemu, jak mówi to słowo. Ten fragment, który czytałem. Stwierdził Bóg, niedobrze jest być człowiekowi samemu. Wiecie, i to można odnieść także do sytuacji Kościoła. Nie masz przyjaciół, nie masz braci, takich, wiecie, od serca, z kimś porozmawiać, że można swoje serce wylać. Niedobrze jest, bo mówi. Niedobrze jest. Jakkolwiek masz na imię, jesteś mężczyzną, jesteś kobietą, masz 70 lat, masz 30 lat. Nieważne. Niedobrze jest, kiedy jesteś sam, kiedy jesteś sama.
To nie jest mój wymysł, to mówi Pan Bóg. Niedobrze jest. Niedobrze jest, bo nie masz gdzie tego ciężaru, o którym wspomniał Marek, mi się tak bardzo podobał. Nie masz z kim tego podzielić. Nawet jak przeżywasz radości, nie masz z kim tego pomnożyć. Niedobrze jest, kiedy człowiek jest sam. Teraz z tego fragmentu dla mężów, czyli też dla mnie. Ja to mówię z punktu widzenia mężczyzny. Kochany bracie, kiedy będziesz twardo i uparcie tkwił w swoich racjach, w swoich sposobach myślenia, w swoim nieprzejednaniu, bez kompromisowości, zostaniesz sam. Mimo małżeństwa będziesz sam. A Bóg mówi, niedobrze, kiedy człowiek jest sam. Dla żony, kochana siostro, kiedy będziesz twardo się upierała w swoich racjach, w swoim sposobie myślenia, w nieprzejednaniu, w bezkompromisowości, zostaniesz sama. Mimo małżeństwa będziesz sama. A Bóg mówi, niedobrze jest być samemu. Jak już się zorientowali, mężczyzna i kobieta i mężczyzna, mąż i żona mają takie same zadanie. Ja mam dać się przejednywać, ja mam podążać do kompromisu z moją żoną, ja mam z nią się jednać i w drugą stronę to ma też tak działać. Nie uparcie na swojej racji, bo to nigdzie nie prowadzi. Znaczy się prowadzi w pewne miejsce. Wielu z was wie, gdzie to prowadzi. To nie są fajne miejsca. To są miejsca puste i samotne. Przypomina mi się, jeszcze żoną się konsultowałem, pytałem się o lęki, bo moja żona miała kiedyś sen. To tak właśnie bardzo pasuje do tego, co dzisiaj mówię. Miała sen, śniło jej się, że dwie osoby włamują się przez okno do naszego domu. A ja sobie spokojnie śpię w tym śnie. Jedną osobę tam gdzieś wypchnęła, druga gdzieś tam włamała się. Tylko później została wyrzucona drzwiami. Ale o co mi chodzi? Tak, że myśmy sobie rozmawiali między sobą, później rozmawialiśmy też z innymi o tym śnie, bo to było bardzo ciekawe i tak poruszyło nas. I w pierwszej chwili ja to sobie zrozumiałem tak. Kobieta jak kobieta, ciągle się boi. Przecież tu można spokojnie spać, nic nikomu nie grozi. Ale, wiecie, muszę się przyznać, było błędne moje myślenie. Po konsultacjach, rozważaniu tego wszystkiego, doszedłem do wniosku, kochany bracie, mówię teraz do braci, sam do siebie, że kobiety widzą rzeczy, których my nie widzimy. Możesz przespać pewne niebezpieczeństwo, możesz przespać coś, co się potem odbije na twoim małżeństwie. Także bracia, apeluję do siebie samego, do was. Słuchajcie, co wasze żony do was mówią. Weźcie to pod uwagę. Wiedziałem, że siostry tu będą mówiły amen. Teraz muszę coś dla braci. Dawaj. Ja nie rozmawiam. Taką mam rolę, służbę, jakkolwiek to zwał. Rozmawiam z ludźmi o różnych rodzajach problemach. Między innymi właśnie o problemach małżeńskich, o tym, jak sobie z tym wszystkim radzić. Sam się uczę bardzo dużo na tym i jestem wdzięczny Bogu. Ale dzisiaj właśnie chcę się skupić tylko i wyłącznie na problemach, które mąż, żona, na relacji mąż, żona, żona, mąż. Ludzie czasami opowiadają, wiecie, jak to marzą o wielkich służbach, o wielkich cudach, jakichś tak wielkich zjawiskach. Mówią o tym, jak mają serce do ewangelizacji, do duszpasterstwa, do tego, żeby służyć, pomagać innym. I to jest fajne. To jest fajne, tylko że patrząc na Biblię, patrząc na życie, jak ja mam bałagan w domu, mam bałagan w moim sercu, co ja mogę zanieść na ewangelizację? Jaki będzie przekaz? Jakie porady duszpasterskie, czy jaka inna służba miłości? Jakiej miłości, jak ja w domu z żoną mam regularną wojnę? Są tylko przerwy na sen, czy na posiłek.
brak porozumienia i chęci naprawy swoich dróg. Mówię swoich. Mówię do braci swoich dróg i do sióstr też mówię swoich dróg. Nie, żeby naprawiał ja moją żonę, a ona mnie. Tego jest Pan Bóg. Ja się muszę skupić na moich drogach, a żona na swoich drogach. I razem wtedy do czegoś dojdziemy. Gdzieś dojdziemy. A często się słyszy, że to żona się musi zmienić, czy na odwrót, bo i żony mówią, że mąż się musi zmienić. I potem słyszę, że jedyny problem, jaki mam, to żona. Więc trzeba wyeliminować. Wiecie, jeśli kiedy się o tym rozmawia, kiedy się o tym słyszy, wiecie, tak troszeczkę może, bo to jest ciężki temat, ja sobie zdaję sprawę i może tak troszeczkę mówię, wiecie, ale to jest nasze życie, kochani. To jest nasze serce, to jest to, że my chcemy kochać ludzi, to jest to, że chcemy nieść miłość Bożą dalej. Ale mówię, no, z pustego Salomon nie naleje. Jak jestem pełen goryczy, ja nie zaniosę nikomu miłości, nikt mi tego nie powie. Bo jak mi, wiecie co, jestem kierowcą, jak mi na samochód załadują chrupki, to ja nie zawożę węgla. No tak, to co mi zapakują, to do celu dowożę. Nic innego po drodze się nie dzieje, nie ma cudownej transformacji. I kiedy o tym sobie rozmyślałem, kiedy się nad tym zastanawiam, wiecie, przypomina mi się historia Samsona. Bardzo dobrze znacie tą historię, czytacie. To był taki gość, który był zapowiedziany w przecudowny sposób. Używany. Chciałoby nam się tak. No, mi się chciało. Ale też z tej historii, z jego życia uczę się, że popełniał kolosalne błędy. Te szczególiki w życiu, które się zbiera. Jak, kurczę Marek, przepraszam, ale będę cię często cytował, bo mi się bardzo podobało. Te skarby w sercu, czy to są też skarby, czy ciężary, to szczegół za szczegółem i to się zbiera. Sam sobie wybrał tą kobietę, tamtą kobietę. Ciągle niewłaściwe relacje, niewłaściwe patrzenie na pewne rzeczy, a był używany w sposób cudowny, ponadnaturalny. Byliśmy na tym wyjeździe, pamiętam jak z Michałem, Michał jest budowlańcem, jest fajnie z nim jest pochodzić po tych starych ruinach i patrzyliśmy jak te mury są osadzone, jak w tych murach były osadzone zawiasy, drzwi. Wiecie, taki mur, nie? Michał, pamiętasz? Zawiasy były tak głęboko zasadzone. A wiecie, to Samson zrobił w Gazie? Wyrwał bramę i sobie wyniósł ją gdzieś na górę. Jak ja na to patrzyłem, to mówię, no to jest to tylko Boża moc. I ten człowiek był tak cudownie używany, a jednak w jego życiu były te niewłaściwe relacje. W końcu wpada w niewolę przez te niewłaściwe relacje, zdrada i tak dalej, znacie tę historię, nie chce się zagłębiać. Wpada w niewolę. I co robi wróg? Zauważyliście to? Wyłupił mu oczy. I później on mlał dla wroga. Kochany bracie, droga siostro. Jak będziemy tkwić w tym, co mówię, będziesz miał wyłupione oczy i będziesz mlął dla wroga przeciwko swojemu mężowi, przeciwko swojej żonie, przeciwko Kościołowi. Bo w domu jak zbudujesz, to do Kościoła przyniesiesz. W Kościele zbudujemy, zaniesiemy na zewnątrz. Tak mówi Słowo Boże, to nie jest mój wymysł. Ale Bóg porusza góry. Ja nie wiem, jaki jest wielki dziś twój problem, jak wielkie to jest, ale wiem z własnego doświadczenia, z własnego życia i chociażby ze świata, które chłopaki mówią, wystarczy krok do Boga, musi się coś zmienić. On słyszy, jak do Niego wołasz, jeśli wołasz ze szczerego serca, jeśli naprawdę wołasz, bo w domu jest problem. Nie jest problem, kiedy jest problem, bo to jest można rozwiązać. Problem jest, kiedy my z tym nic nie robimy, to wtedy się robi problem. Wtedy się robi poważny problem. Albo że jeszcze obarczamy naszą winą jakiegoś kogoś innego, najbliższe osoby. Wtedy jest poważny problem. A ja wiem, co mówię. Znacie moją historię, mojego życia, ja wiem, co mówię. To nie są rzeczy, które przeczytałem w książce. Ja tego doświadczyłem. Właśnie czasami widzę, jak małżeństwo istnieje, ale nie istnieje. Jest dwoje ludzi, ale żyją osobno. A jak się już do siebie odezwą, to jest wymiana ognia.
Wiecie co? Zauważyłem też w życiu, że w tych nieprawidłowych, właśnie chociażby też w Biblii o tym Samsonie, w tych nieprawidłowych sytuacjach, w tych niewłaściwym sposobie myślenia, w tym nieprzejednaniu możemy pójść za daleko, bardzo daleko, i później jest bardzo ciężko to odwrócić. Bardzo ciężko. To później kosztuje obie strony wiele, wiele trudu, wysiłku. A dzieci są pośrodku tego wszystkiego. Bardzo trudno. Ale z Bogiem jest to możliwe. Kochany bracie, pierwsza i podstawowa Twoja służba i moja służba to jest Twoja żona i Twój dom. Ja wiem, że na co dzień tam nie ma wyrywania bram, cudów i zjawisk. Nie zabija się ośną szczęką tysiąca. Trzeba pieluchy wyrzucić, śmieci, napalić, trawę skoczyć, bla, 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 bla. I cały romantyzm poszedł. A dziecko jeszcze na sygnale jedzie pół dnia. No, Arek teraz rozważa się, mieć dzieci. Dalej patrząc, kochani, na... Chciałbym teraz przeskoczyć na werset 25 tego samego rozdziału. Kiedy Bóg to wszystko stworzył, stworzył kobietę z mężczyzny i jest takie coś. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, a jednak nie odczuwali przed sobą nawzajem wstydu. I co ja widzę w tym króciutkim fragmencie? Czego chciałbym się z tego nauczyć? Co bym chciał Wam przekazać? Z nami się podzielić. Ja w tym fragmencie widzę, byli nadzy przed sobą. Ja to próbuję wprowadzić w moje życie, tego życie. Chcę być nami przed moją żoną. Inaczej mówiąc, szczery. Nie kombinować. Wiecie, ja nie robię w domu, nie chcę robić podziałów typu mój telefon, mój samochód, moje pieniądze. Twoje dziecko. A ja wiem, że ludzie tak robią. To jest bez sensu. To jest taka zadyma w domu. I jak ten fragment mówi, a człowiek i jego żona byli oboje nadzy, a jednak nie odczuwali przed sobą wstydu nawzajem. Staram się mówić, rozmawiać z moją żoną, mieć relacje, mówić jej o moich słabościach, o moich problemach. Nie ukrywam przed nią niczego. Nie chcę ukrywać. Kiedy przeżywam jakiś trudny okres, zresztą już na tyle się znamy, że ona widzi, kiedy mam jakieś takie wewnętrzne ciśnienie, wewnętrzną presję. Czasami jak to kobieta, bo kobiety lubią szczegóły, to się pyta, a co tam? A ja mówię, kochanie, daje mi się z tym przeboksować. Porozmawiamy później, bo teraz może wybuchnąć niepotrzebnie. I ona wie, że tak, nie ma sensu. Niech sobie gość przerobi, później będziemy rozmawiać. Dobra żona. Amen. Właśnie pastor tak mi powiedział, kiedy po tym upadku, żeśmy tam sobie chwilę rozmawiali tam na tym wyjeździe, mówi do mnie, ty Mariusz masz dobrą żonę, co? A ja mówię tak. Jest idealna. Dla mnie jest idealna. Wiecie, próbuję w codzienności, tak jak powiedziałem o tych pieluchach. Wiadomo, dzisiaj jest taki świat, no, każdy ma pracę, jaką ma. Ja pracuję raz dłużej, raz krócej, no takie jest życie kierowcy, to wygląda różnie, przeróżnie. Ale na ile potrafię. Pamiętam, kiedyś byłem na obiedzie u Wiesia i Lili i pamiętam, jak Lila powiedziała, mieli tą malutką Nadię. Wiesiu też jeździł, gdzie nie było go całymi dniami. Jak Lila powiedziała, że chociaż na pół godziny, żeby ktoś wziął mi to dziecko, troszeczkę odciążył, żeby kobieta miała chwilę czasu do siebie odsapnąć. Wiecie, jak to utkwiło w mojej głowie, to było lata temu. I ja, kiedy mam tylko możliwość, próbuję to zrobić, a możecie bieżnie, czasami wracam z pracy, nie chce mi się, nie mam siły nosić tego dziecka, a naprawdę lubię, jak się nosi. Ale mnie słowa siostry tak mi utkwiły w głowie, że no mówię, chociaż chwilę niech ta kobieta ma
ulgi, niech no, zajmie się sobą, cokolwiek poleży, no nie wiem, co tam, co jej pasuje. Próbuję to robić. I dzisiaj śniadanie zrobiłem żonie. Janek słyszę. Chcieli mnie zaskoczyć, starego wluna na plewy. Kiedyś pastor z tego miejsca, czy z innego, czy w tamtej kaplicy jeszcze nie, też to było jakiś czas temu, mówił właśnie o ojcostwie, o mężu i zobaczcie, lata temu, jak to mi utkwiło w głowie, była taka myśl, że mąż i ojciec to nie tylko pieniądze, to nie tylko to, co zarobisz i przyniesiesz do domu. To nie jest wszystko. Kobieta ma emocje, ona ma serce, ona ma troski. Ona ciebie potrzebuje. Ja wiem, że życie nie jest takie proste, że te wszystkie zaszłości gdzieś się nawarstwiły przez lata, że czasami jest trudno coś przebić. Ale słuchając świadectw chłopaków, patrząc na wasze życie, patrząc na swoje życie, na działanie Boga w moim życiu. Ja pamiętam, jak tu się kiedyś modliłem o małżeństwa. Nie to, że się modliłem, chodziłem i nakładałem ręce na nich. Ja w domu miałem gdzieś na sercu, ja dzisiaj widzę, że oni są razem. Było ciężko, było... pewnie jeszcze muszą coś przepracować, ale ja widzę, że oni są razem. I Bóg to scalił. Nie tylko moje modlitwy, bo ja wiem, że oni też się modlili. I wierzę w to, bo to widzę, dotykam, namacam, wierzę, że Bóg może uratować. Nieważne, w jakich czeluściach ziemi jesteś. Gdzie, jak głęboko, co się między wami, z wami stało. Bóg to może zrobić. Tylko oboje jakiś krok w kierunku rozwiązania, w kierunku Bożego Słowa. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili. Szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Przed laty Bóg mi zwrócił uwagę, jeszcze nie byłem w stanie małżeńskim, zwrócił mi Bóg uwagę na pewien fragment w Bożym Słowie, bo właśnie marzyłem, tak jak wspomniałem o tym Samsonie, pamiętam, byli tacy świetni bracia, Bóg ich w taki cudowny sposób używał. Ja im zazdrosiłem, wiecie? Bo ja się modliłem, nie działo się nic. Tamten poszedł, tylko się kogoś dotknął, od razu się zdziało. Ale tak mówię, co jest? A przecież szukałem, starałem się, modliłem, pościłem. Robiłem swoje, że tak powiem. I Bóg tych ludzi w cudowny sposób używał. Byłem pod wrażeniem. Ale wiecie, co mi wtedy Bóg powiedział? Bo Bóg widzi serce, On widzi moje myśli, moje pragnienia. To było słowo dla mnie. Ja nie mówię, że oni robili źle, oni robili świetnie, ale my musimy zrozumieć swoją drogę. Boży plan do swojego życia. I Bóg mi powiedział, więcej znaczy ten, który opanowywuje samego siebie, niż zdobywca miasta. A ja znam swój charakter. Ja znam. Mówię, mój Boże, marzą mi się, jak to zacytuję pastora, wielkie rzeczy, a pospolitość skrzeczy. I wczoraj zaistniała taka sytuacja, po latach Bóg mi przypomniał to słowo w zwykłej codzienności. Musiałem zapraktykować to słowo, wprowadzić w czyn. Powiem wam, jak to było. Zwykła historyjka. Miałem tu spotkanie duszpasterskie rano. Przyjechałem rano, zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić, pojechałem szybko do domu, żeby zabrać żonę, dziecko, mamę i przyjechać z powrotem na kościół uliczny, ponieważ kądzi mnie poprosił, żeby tam się podzielił świadectwem, więc tak było wszystko napięte. Ale dwa dni wcześniej, czy gdzieś tam, mówiłem żonie i mamie, że o tej godzinie jedziemy. Oczywiście, jak to są dzieci, wiecie, sytuacja się przedłużyła. Mnie już ciśnienie gniecie, bo godzina 14, żona tam coś gryzie, dziecko jest zajęte w ogóle czymś innym, a Mariusz chce służyć. I ciśnienie. I mówię, przecież mu sam do siebie, wiecie? Mówiłem,
3-4 dni wcześniej. Jeszcze było się przygotować, to spakować i wychodzimy. No dobra, mówię, nie musi być 14, możemy być 5 po, ale nie 20 po. I w pewnym momencie mnie tak złapało. Nie jedziemy. To już powiedziałem głośno, ale niestety niepotrzebnie. Ale później usiadłem i właśnie to słowo. Mówię, nie, mój Boże, nie. A miałem pełną wiązankę. Miałem pełno, nasuwało się na język pełno tego. Wiecie, jak to jest. Chyba, że jesteście inni. Tylko ja jestem człowiekiem na tej ziemi. Miło mi. Miałem pełno na myśli, pełno słów. I wiecie co? Już żeśmy się spakowali, ruszyliśmy. Mówię, mój Boże, pomóż mi. Nie chcę tak reagować, jak reagowałem kiedyś. Nie chcę. Mówię, pomóż mi. 20 minut przyjeżdżając, a druga sprawa mówi, mam usługiwać. Ja chcę wyjść, stanąć przed ludźmi. Normalnie. Chcę stanąć przed ludźmi i powiedzieć, że Bóg moje życie uratował. I chcę to mówić normalnie, w duchu łagodności, a nie gdzieś w sercu z ciężarem, bo się z żoną kłócę, bo wystrzeliłem coś. I wiecie, i praktycznie to się zadziałało tak, że opanowałem się. Później, kiedy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz, nie można mocą żadną wypowiedzianych cofnąć. Później z żoną usiedliśmy i porozmawialiśmy sobie. I dzisiaj znowu jesteśmy weseli. Właściwie już wczoraj. Czasami nie trzeba mówić. Powstrzymać samego siebie to więcej znaczy niż zdobywca miasta. Jeszcze jest taki fragment, ten mnie jeszcze bardziej dotknął. Nie obraźcie się, ale go przeczytam. Fragment jest w Słowie Bożym. Z głupca wychodzi cała jego złość. Mądry potrafi stłumić swój gniew. To też Salomon mówi. To jest moja ulubiona księga, ale strasznie trudna. Niektóre fragmenty czytasz, nie wiesz w ogóle, jak to do życia wkleić. A jeszcze jak znasz samego siebie, znasz swój charakter, to w ogóle jest abstrakcja. Mówię, mój Boże, bez Ciebie, bez Twojego ducha, to przecież nigdy nie zaistnieje. Nigdy. Patrzę na czas. Jeszcze chciałbym robić trzecią Mojżeszową, ale już chyba nie zdążę. Kochani, tak pokrótce. Pokrótce chciałem się z tym co zauważam, to sam przeżywam, chciałem się z wami tym podzielić. Żebyśmy naprawdę zwrócili uwagę na nasze charaktery, na nasze zachowanie w domu, w stosunku do najbliższych. Dlatego ja mówię, zatytułowałem to moja żona. Bo ja się nie chwalę, wiecie. Ja się nie chwalę, po prostu się nie chwalę. Jestem dumny z niej. Olenka, możesz tu do mnie? Moja żona! Wiecie, chodź. Dzisiaj tak bywa, są takie pokazy multimedialne, ale ja nie przygotowałem nic, ale żebyście mogli zobaczyć. Nie będę wyświetlał zdjęć. To jest moja żona. Chcę was zostawić takim krótkim słowem. To jest Psalm 68, wers 7. Bóg zapewnia samotnym ognisko domowe. On przywraca więźniom pomyślność. W suchej ziemi zostali tylko oporni. To, co mówił Marek, to, co mówił Arek, to, co ja mówię, to, co mówi Boże Słowo. Jeśli inaczej, trzy linijki, trzy tego fragmentu, tego wersu. Możesz po ciężkim dniu w pracy ogrzać się ciepłem kochanej żony. Bóg zapewnia samotnym ognisko domowe. Możesz być wyzwolony i cieszyć się pomyślnością. On przywraca więźniom pomyślność. Ale też możesz być oporny na to, co dziś słyszysz. Możesz się zamknąć, zablokować i zostaniesz sam w suchej ziemi. Tak mówi Boże Słowo. Ja wam dziękuję za to, że jesteście.
Niech wam Pan Bóg błogosławi. A to moja żona. Kochani, ja wam dziękuję, ale tu jeszcze Włodzio i Szymon chcą coś. Teraz się szukają, kochani. Najpierw przychodzą do mnie, Mariusz, pamiętaj, pamiętaj, sami zapomnieli. Kochani, Boże Słowo kruszy skały. I to nie jest slogan chrześcijański, gdzie żeśmy sobie z Markiem rano rozmawiali. Fajny gość, wcale go nie znam, przyszedł, cześć Marek, cześć Mariusz, i już jest brat. To samo serce, to same spojrzenie. No niesamowite. A ja mam trzy siostry, a teraz mam jeszcze jednego brata. Chwała Bogu. Dzięki, chłopaki, że jesteście.